Witam Państwa, Michał Trzaśniewski. Zapraszam na popołudniowy serwis informacyjny. Za nami wybory samorządowe. Na pierwszym miejscu Prawo i Sprawiedliwość. W Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach nie będzie drugiej tury. Za nami wybory samorządowe. Według badania Exit Poll w wyborach do sejmików wojewódzkich Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 33,7% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9%. Na trzecim miejscu plasowała się Trzecia Droga, uzyskała 13,5%. Na czwartym Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%. Ostatnie miejsce zajęła Lewica, która dostała 6,8% głosów. Frekwencja wyniosła 51,5%. Posłuchajmy wypowiedzi liderów partyjnych tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Nie wszyscy dawali nam takie stuprocentowe gwarancje, że po 15 października ta koalicja, która odegnała złe demony, że utrzymamy to poparcie, a nawet je zwiększymy w wyborach samorządowych. Dzisiaj mogę uroczyście to ogłosić w imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Bardzo cieszę się z tego, że Trzecia Droga stabilnie pokazuje, że jest rzeczywiście trzecią siłą polityczną w Polsce. Opowiadali nam i wróżyli, jak to będziemy mieli 9%, jak to będziemy mieli 8%. To były najtrudniejsze wybory dla Lewicy. Wybory samorządowe zawsze były najtrudniejszymi wyborami dla Lewicy. Tym razem też się takie okazały. Czy jesteśmy zadowoleni z 6,8? Nie. Kiedy poznamy oficjalne, ostateczne wyniki wyborów samorządowych? W tej sprawie rękę na pulsie trzyma nasz reporter Michał Jelonek. Sylwester Marciniak, a więc przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mówił o tym, że najpewniej ostateczne wyniki wyborów samorządowych poznamy w środę, ale może będzie to nieco szybciej, dlatego że z tych informacji, które ja uzyskałem tutaj będąc przed siedzibą PKW, wynika, że liczenie głosów idzie na tyle sprawnie i brak jest jakichkolwiek problemów z liczeniem głosów z obwodowych komisji wyborczych, że ten termin będzie nieco szybszy, choć jak mówią przedstawiciele PKW, nie można liczyć, że te wyniki ostateczne poznamy dzisiaj. Na ten moment zliczono ponad 97% głosów z obwodowych komisji wyborczych. Czekamy zatem do godziny 17, bo o godzinie 17 kolejna konferencja prasowa tutaj w siedzibie PKW. Być może wówczas będziemy mieli już pełniejszy obraz wyborów, jakich dokonali Polacy wczoraj w wyborach samorządowych. Przypomnijmy, bo to jest fakt, który już nie ulegnie w żaden sposób zmianie. Wybory samorządowe wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, a dla partii Jarosława Kaczyńskiego jest to 9. zwycięstwo z rzędu. W Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach nie będzie drugiej tury w wyborach na prezydenta miasta. W stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał 59,8%, w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz 62,3%. W Łodzi Hanna Zdanowska 59,3%, a w Katowicach Marcin Krupa 62,4%. Zobaczmy, jak głosowano w Warszawie.
Zgodnie z badaniem Exit Poll dla TVP, urzędujący prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał 59,8%. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński 18,5%. Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat 15,8%. A kandydat Konfederacji Przemysław Wipler 3,9%. Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, bo Trzecia Droga nie wystawiła kandydata w Warszawie, przekonuje politolog dr Andrzej Anusz. Moim zdaniem Szymon Hołownia popełnił ogromny błąd polityczny. To znaczy to, że poparł Rafała Trzaskowskiego razem z Kosiniakiem Kamyszem już w pierwszej turze, będzie dla niego bardzo dużym utrudnieniem przed jego ambicjami prezydenckimi w wyborach prezydenckich, dlatego że no, będzie teraz duża część wyborców będzie mówiła, no poprzyjcie Trzaskowskiego już w pierwszej turze, to ma szansę nawet czyli w pierwszej rozumiem, turze wygrać że wybory. To wzmocniło jego pozycję. Tak, wzmocniło, natomiast Hołownia stracił pewien element negocjacyjny, dlatego że teraz wyobraźmy sobie taki scenariusz, że mamy drugą turę, I teraz no, Trzecia Droga przychodzi do Rafała Trzaskowskiego i się rozpoczynają twarde negocjacje. My poprzemy, ale żądamy coś w zamian. I tutaj mogłyby się pojawić elementy albo rekonstrukcji rządu idące w kierunku Trzeciej Drogi, albo być może kwestia na przykład takiej już paktu o nieagresji w wyborach prezydenckich w kraju, bo wiemy, że prawda, zarówno Rafał Trzaskowski ma ambicje prezydenckie, jak i Szymon Hołownia. Także tutaj ten wynik Trzaskowskiego w dużym stopniu, w moim przekonaniu, to, że wygrał w pierwszej turze, bo to, że był faworytem, to nie uległo żadnej wątpliwości, tak. Wynika z tego, że Trzecia Droga nie wystawiła kandydata w Warszawie. Zwróćmy uwagę, wystawiła na przykład kandydatkę we Wrocławiu i kandydatka Trzeciej Drogi we Wrocławiu. I mamy zaskoczenie? Jest w drugiej turze. W Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu za dwa tygodnie, 21 kwietnia, odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta miasta. W Krakowie zmierzą się Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski uzyskał 39,4%. Natomiast bezpartyjny Łukasz Gibała 28,4%, a kandydat PiSu Łukasz Kmita 14,7%. Druga tura rysuje się rzeczywiście bardzo emocjonująco. Sam Łukasz Gibała, czyli kandydat niezależny, wskazywał dziś rano w jednym z wywiadów, że zaobserwował pewną demobilizację u swoich wyborców, którzy z racji tego, że po pierwsze ładna pogoda, a po drugie, no, że właśnie był przedstawiany jako ten, kto do drugiej tury na pewno wejdzie, mogli po prostu wczoraj na wybory nie pójść. Teraz przed nim poważne zadanie, by zmobilizować tych, którzy nie poszli i pytanie, co zrobią wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. To rzeczywiście jest bardzo interesujące, bo w Krakowie jest ich 20%. 20% tyle według najnowszych ostatecznych prawie, że sondaży uzyskał Łukasz Kmita, więc jest to wynik lepszy niż dawały mu exit pole i, no i całkiem pokaźna grupa wyborców, no, która trudno by sobie wyobrazić, by zagłosowała na Aleksandra Miszalskiego, bo gdyby ten został prezydentem Krakowa, oznaczałoby to hegemonię tej partii Donalda Tuska pod Wawelem. Ciekawie zapowiada się dogrywka we Wrocławiu. Urzędujący prezydent Jacek Sutryk zmierzy się z Izabelą Bodnar z Trzeciej Drogi. Sutryk uzyskał 38,9%, a Bodnar 31,4%. We Wrocławiu będziemy mieli drugą turę 21 kwietnia. O najważniejszy urząd w mieście rywalizować będą ze sobą obecnie urzędujący prezydent Jacek Sutryk i pretendująca do tego stanowiska posłanka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar. Wynik Jacka Sutryka, więc 34,33% to jest jednak wielkie zaskoczenie i porażka tego polityka. Porażka również Donalda Tuska, który poparł Jacka Sutryka w kampanii wyborczej. Tutaj warto dodać, że poparł wbrew środowisku Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tutaj było wielkie oburzenie we Wrocławiu, że Donald Tusk poparł Jacka Sutryka. Wiele mówiło się o tym, że to Michał Jaros, kandydat czy szef Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, miał chrapkę na to kandydowanie. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Platforma oficjalnie nikogo
go nie poparła, a następnie Donald Tusk wyszedł i poparł Jacka Sutryka, więc ta porażka, bo mówimy o porażce jednak Jacka Sutryka, który nie zdobył większości głosów w pierwszej turze. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego. My widzimy się o godzinie 18:00.